Ojca i Syna i Ducha Świętego. Księga Hioba rozdziału siódmego, wersetu pierwszego, mówi, że bojowaniem jest żywot człowieka na ziemi. Dodaje potem, a dni jego jak dni najemnika, jak niewolnik pragnie cienia i jak najemnik czeka końca. Swojej pracy. Fragment ten, chociaż nie jest wspomniany w dzisiejszej niedzieli Wielkiego Postu, jednak wskazuje nam na to, o czym przypomina nam dzisiejsza niedziela. A mianowicie o tym, co jest dla nas najważniejsze: o zwycięstwie Chrystusa, drugiego Adama, nad podstępem szatana. My jako ludzie potrzebujemy tego drugiego Adama, który wyzwoliłby nas z ciążących nam i przygniatających nas ludzkich ułomności których to coraz częściej się lubujemy, przyciągając tym samym ku sobie piekło. Nawet bardziej niż życiodajnym życiem łaski, właśnie lubujemy się tym, tym, co grzeszne, co słabe. A przecież życie łaski to nic innego jak wewnętrzne życie Boga, dające nam światło i prawdziwe odpocznienie. To powinniśmy właśnie o tą łaskę zabiegać, o nią walczyć, Ją za wszelką cenę utrzymywać. Ale te ułomności, których doświadczamy, odkrywają przed nami prawdę. Prawdę, że dialog ze złem, że przez dialog ze złem zostaliśmy pozbawieni wewnętrznego, głębokiego pokoju, takiego ontycznego, egzystencjonalnego pokoju, który daje poczucie pełni. Bez niej natomiast doświadczamy ciągłego, wewnętrznego braku. Może mamy wrażenie bycia nie na właściwym miejscu, albo ciągłego poczucia niespełnienia. Niepokoju czy szukania ciągłego zadowolenia, bądź też ciągłego udawadniania swojej wartości albo ważności swoich poglądów. Zatem cóż się stało, że mamy wrażenie ciągłego wewnętrznego głodu duszy? Stało się to za sprawą sytuacji, która stała się w rajskim ogrodzie, w szczególności tego, który to przed strąceniem z nieba postanowił również skusić człowieka, aby stracił on ożywiającą więź z Bogiem. I swoje zaufanie do Boga. To On uczynił człowieka nie silnym, ale słabym i pokracznym. Relacja człowieka z Bogiem czyniła zatem go silnym, czyniła go przyjacielem Boga, czyniła go kimś bliskim Bogu. W rozdziale trzecim, wersetu pierwszego czytamy, że wąż był bardziej przebiegły od wszystkich zwierząt polnych, które Pan uczynił na Ziemi. Czyli mamy tu do czynienia ze zwierzęciem polnym, dzikim, ze zwierzęconym, przemienionym przez grzech buntu tak na obliczu, jak i na duszy. Stąd pewnie na starych obrazach diabeł przedstawiany jest jako obrzydliwa istota, był ponieważ dzisiaj kloaczna antykultura ma w zwyczaju przedstawiania złego ducha jako mądrzejszego, zaradniejszego, jako silniejszego nawet od samego Boga. Tak naprawdę to ostateczny kurs. Jaki szatan może obierać przed zderzeniem się z prawdziwą górą lodową, ze ścianą wszechpotężnego Boga, który strąci go na wieki do otchłani, a tu na ziemi na, na ziemi na chwilę będzie on mógł być panem tylko tego świata. I możemy jeszcze powiedzieć, że ta przebiegłość, którą posiada wąż, ma coś z podstępu i z chęci ugrania czegoś po swojej myśli. Przypomina nam to o tym. Przypominają nam o tym kolejne wersety Księgi Rodzaju z tego samego rozdziału, w którym to Ewa weszła w podstępny dialog z wężem. Zupełnie tak samo dokonało się podczas Soboru Watykańskiego II, kiedy Kościół chciał wejść w dialog ze światem. Po tym nastąpowały tylko złe konsekwencje. Można powiedzieć, że Ewa, która uwierzyła słowom nieznajomego węża, a pogardziła słowami samego Boga, można powiedzieć, że zabrakło jej zaufania, a może po prostu przyciągnęła węża swymi głośnymi rozterkami, pokusami, które miała w głowie, może miała w sercu, sprawdzenia jak smakuje owoc z drzewa poznania dobra i zła, z którego Bóg zakazał im stanowczo jeść, a którą to podstępnie wykorzystał Lucyfer. Właśnie ten dialog powoduje drogę ku przepaści. Gdyby było inaczej, Ewa nie podjęłaby przecież dialogu z nieznajomym, ponieważ słowo Boga równoznaczne było dla niej i dla nich, dla Adama również, zdającą życie i prawdziwą wolnością prawdą. W dzisiejszej Ewangelii już nie Ewa i Adam poddani są próbie, ale poddaje się jej sam Chrystus ze względu na każdego z nas, ze względu na potencjał, który posiadamy ku ulegania grzechowi. Jesteśmy świadkami kuszenia Chrystusa na pustyni przez aroganckiego szatana. Jezus pości 40 dni i 40 nocy. I my jesteśmy tego świadkami, ponieważ kto na poważnie bierze wielki post, kto na poważnie bierze ten wielki post podejmuje zmagania wyjścia na pustynię, ponieważ dla niego łaska jest czymś ważniejszym niż wszystko, co ma na tej ziemi czy może posiadać idzie tam na tą pustynię aby zwyciężać z Chrystusem Chrystus niejako uczy nas bojowania prawdziwym orężem dzięki któremu zwycięża się potęgę szatana czym to jest jest to podtrzymywanie jest to nic innego jak potrzebna żywa modlitwa prawdziwa modlitwa szczery post i jałmużna nie sprawa ale z miłości do Boga to ona uszlachetnia ludzkiego ducha pozwalając mu się unieść ku wyżynom Smakującym już tutaj, przed smak nieba. Jako współcześni ludzie doświadczamy coraz większego dramatu ludzkiej ludzkości, w której triumfuje grzech rozwarstwiający wszystko, co jest związane z bożą, obiektywną prawdą. Prawdą o Bogu człowieku, prawdą o Bogu, prawdą o człowieku, o świecie i prawdą o tajemnicy zła, w którą przedstawia się nam jako coś pełnego wolności, jako nową możliwość bez ograniczeń. A przecież grzech to nie tylko zgnilizna, która wprowadza chaos w życie człowieka, pozbawiając go życia nadprzyrodzonego. Najsmutniejsze jest jednak to, że grzech dzisiaj stawia się na równi z łaską, że wręcz grzech zostaje uświęcony. Może i my zauważamy u siebie tę pokusę, z którą warto w czasie wielkiego postu powalczyć. Jezus na pustyni postawiony był przed potrójną pokusą. Którą szatan co dnia próbuje zdobywać nasze serca i umysły, w zależności od naszego duchowego postępu. Pokusą sytości brzucha chce po podmienić pragnienie w nas słowa Bożego, słowa prawdy. Pokusą samowystarczalności chce zastąpić pragnienie ufności do Boga, oraz pokusą przepychu i władzy chce zastąpić w nas służbę Bogu i poddanie się Jedynemu Bogu, które tak naprawdę również wyzwala człowieka. Żyjemy w dobie, którą można powiedzieć przewidział jeden z wielkich, katastroficznych niemieckich filozofów negacji, którym był Fryderyk Nietzsche. To on przewidział, jakie są następstwa i niebezpieczne skutki odejścia od Boga. Skończył bardzo źle, ponieważ skończył w obłędzie, ponieważ oddalił się od Boga. Zdaje się, że wymienił on sześć etapów odejścia od Boga i czym one skutkują. Zdaje się, że jesteśmy już po pierwszym etapie, w którym to ludzie odrzucili Boga, co skutkuje, że dla ich myśli, ani dla ich czynów, ani dla ich zamiarów nie ma już żadnych granic. Jesteśmy już nawet po drugim etapie, w którym człowiek stracił poczucie winy, a nieczyste sumienie go już nie dręczy. A nawet już po czwartym etapie, w którym to człowiek żyjący bez Boga nie traci, traci nie tylko wolę ku dobremu, ale traci wolę ku prawdzie, która pozbawia go również naczelnego miejsca w świecie. Czy nie widzimy tego wokół nas? Na przykład w nauczaniu papieża Franciszka, w którym to Bóg utracił już swoje naczelne miejsce na ziemi, na rzecz fałszywie pojmowanego ekumenizmu, w którym nie potrzebujemy już nawrócenia i powrotu na łono powszechnego, katolickiego kościoła, jedynego. Również w jesteśmy świadkami fałszywego miłosierdzia, wyrozumiałości dla grzechu, czy akceptacji wszędobylskiego ekologizmu, w którym nie oddaje się już Bogu chwały, a jakiejś paczamamie, czy planecie Ziemi, która pozbawiona jest kompletnie mocy zbawienia. Mocy zbawczej. Bądź gloryfikuje się zwierzęta kosztem człowieka, którego niedługo będzie się prawdopodobnie usuwać z powodu wytwarzania zbyt wielu odpadów albo trującego, trującego przecież ziemię metanu. Jest, żyjemy w świecie absurdów. W rzeczywistości, w której fałsz i kłamstwo jest uznawane za dobro, a odrzucenie Boga zwane jest wolnością i nowoczesnością. Tylko, że odrzucając Boga, tracimy równocześnie wolność i tą prawdziwą nowoczesność. Perfidia szatana z dzisiejszej Ewangelii opiera się na aroganckim wystawianiu Boga na próbę, co może grozić również każdemu z nas. To grozi dzisiaj. Również każdemu temu, kto dzisiaj przychodzi tylko po to, by otrzymywać łaski od Pana Boga, a nie chce mieć relacji z Bogiem dla samego Boga. Jezus oparł się tym pokusom, ponieważ w centrum swojej misji postawił swego Boga Ojca i dzięki temu wygrał, uświadamiając szatanowi, że Bóg jest jedynym władcą, w którym człowiek i cały świat jest poruszany i tylko w nim ma miejsce swojego bytu. Obyśmy nie przyjmowali na darmo łaski Chrystusowej, o której mówi nam dzisiaj święty Paweł, bo za ogromną cenę zostaliśmy wykupieni. Najświętszą i najdroższą krwią, której kropla nie jest w stanie nic zrównoważyć, tej świętej krwi. To właśnie przez nią zostaliśmy odkupieni, a pogardzić tym nieskończonym dobrem, które Chrystus nam daje co dnia, albo Jego nauką. I także tymczasem post, w którym możemy się nawracać, aby zdobyć tę uchwałę, tę uchwałę nieba, jest jakby powolnym przyznawaniem się do wyboru wiecznego potępienia. Wybierzmy Chrystusa, a wybierzemy zwycięstwo. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.